Ja nazywam się Kaj Białas, jestem JavaScript developerem w poznańskiej firmie Fitatu. Robimy taką dość popularną apkę mobilną do liczenia kalorii. Pracujemy głównie w Backbone'ie. Obecnie przenosimy to wszystko na Reacta, więc wyzwanie jest jakby dość spore przepisać apkę, która ma już 5 lat. Dodatkowo jestem trenerem frontendu w InfoShare Academy. Prowadzę głównie bootcampy oraz szkolenia techniczne właśnie w obrębie Reacta. Prywatnie jestem miłośnikiem Coca-Coli, a wiadomo, że Coca-Cola najlepiej smakuje z whisky. OK. Tematem dzisiejszej prezentacji będą przede wszystkim wzorce projektowe i styl pracy w React.js-ie. W samym Reakcie ja już pracuję chyba od 3 czy 4 lat. Zazwyczaj byłem nastawiony do wszystkiego, żeby szukać czegoś niestandardowego i czasami wiązało się to z wynajdywaniem koła na nowo. React jest taką biblioteką, gdzie jest bardzo duża dowolność, więc ilość, powiedzmy, dobrych praktyk, która gdzieś tam jest narzucana i rekomendowana, jest dość duża. Do tego, co ja wam pokażę, może podejście w miarę na chłodno, bo wiele teoretycznie dobrych wzorców rekomendowanych, czy to w dokumentacji, czy w internecie, nie jest do końca z tym zgodne, ale chciałem wam pokazać jakąś w miarę ciekawą ścieżkę, którą przez te lata pracy z Reactem sobie wypracowałem i która w wielu firmach, gdzie pracowałem, jakieś tam uznanie zdobyła, więc myślę, że warto spojrzeć na to też czasami trochę inaczej. OK, sam React to jest przede wszystkim biblioteka do tworzenia interfejsów użytkownika. Sam React nie jest żadnym frameworkiem. Żeby traktować go w kategorii frameworka, musimy go tak naprawdę wzbogacić o pewne dodatkowe rzeczy. No i takimi rzeczami jest na przykład Redux albo Mobix, które są bibliotekami do zarządzania stanem aplikacji. Dopiero we wsparciu, powiedzmy, jednej z tych dwóch bibliotek jakichś tam dodatkowych rzeczy zyskujemy tak naprawdę komplet narzędzi, żeby tak już móc w pełni stworzyć aplikację internetową, a nie po prostu tą warstwę widoku. OK, struktura plików. Tworząc nowy projekt w Reakcie, najczęściej wybieramy podstawowy boilerplate dostarczany przez Facebooka, jakim jest Create React App, no i on tak sam w sobie po zainstalowaniu praktycznie żadnej struktury nam nie definiuje. Dostajemy dwa pliki wejściowe i z tego musimy zacząć pracować. W przypadku Reacta też nie ma jakiegoś bardzo zaawansowanego CLI, jak to jest na przykład w przypadku Angulara, który już jakąś tam strukturę nam narzuca. No OK, więc tworząc aplikację, zazwyczaj zaczynamy sobie robić jakieś tam katalogi, żeby jakoś to wszystko pogrupować, a nie było wszystko razem. Najczęściej idziemy w taką drogę, że robimy sobie jakiś tam katalog na akcje, jakiś katalog na komponenty, coś na kontenery, redusery byśmy chcieli mieć osobno. No wszystko jest z tym jakby spoko, tylko w momencie, kiedy pracujemy nad jakąś funkcjonalnością, przynajmniej ja tak mam, że jeżeli mam się przeklikać po czterech katalogach, żeby do każdego pliku móc zajrzeć, to jest to dla mnie trochę średnio wygodne. Więc postanowiłem kiedyś spróbować troszeczkę innego podejścia i podzieliłem sobie to wszystko trochę inaczej. Robię sobie zawsze przede wszystkim katalog roots, w którym trzymam wszystkie takie podstawowe widoki, które będą dostępne w mojej aplikacji. Czyli na przykład, jeżeli to byłaby prosta strona internetowa, no to miałbym katalog home, katalog kontakt, które były takimi głównymi rutami dla każdej z tych podstron. Czasami tutaj trafimy na jakąś blokadę typu, że chcemy mieć jakieś widoki wspólne, współdzielone. Czasami chcemy mieć jeden widok taki bardzo rootowy, który będzie tylko switchował nam tą główną zawartość strony, zostawiając na przykład header i stopkę. Ale w tym układzie jest to oczywiście też do obejścia, bez problemu możemy takiego dodatkowego roota zrobić. Delikatna niespójność będzie, ale w niczym większym to nie szkodzi. Robię sobie dodatkowo katalog components, w którym trzymam wszystkie takie współdzielone komponenty, które
mogą być używane na wielu, wielu różnych rutach lub zakładam, że w przyszłości taki komponent może być gdzieś tam używany, wtedy też go po prostu daję w components. Same pliki, które trzymam w konkretnych, powiedzmy, katalogach, zawsze nazywam, dodaję jakby w nazwie pliku, czym on tak naprawdę jest, czy jest komponentem, kontenerem, stylami, czy czymkolwiek innym. Natomiast w przypadku Reduxa robię sobie po prostu jeden katalog Redux, czy jakiś modules, w którym trzymam, powiedzmy, całe moduły do spięcia z konkretnym, czy to komponentem, czy rootem, w zależności od tego, co potrzebuję. W tym przypadku powiedzmy, że mam dwa katalogi Reduxowe, Home i Contact, ale jeżeli bym uznał, że będę chciał na przykład jakieś akcje, czy mieć dodatkowy stan w storze dla, powiedzmy, samego headera, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też tutaj sobie utworzyć katalog header. Ja pliki Reduxowe akurat dzielę tak, że mam zazwyczaj katalog plik Home Redux, który jest takim jakby dla mnie wszystkim podstawowym, bo trzymam tam wszystkie akcje Reduxowe i obsługę Stora. Do tego dochodzi plik Home Saga, który jest jakimś tam middleware'em, które będę wykorzystywał. Oczywiście, jeżeli zamiast sagi byśmy korzystali na przykład z Redux Tanka, to też nie będzie problemu, żeby po prostu to w miarę fajny sposób podmienić. W przypadku moich projektów sprawdza się to zazwyczaj idealnie, czasami wymaga jakichś lekkich modyfikacji. Czasami dochodzi mi na przykład jakiś katalog utils, w którym trzymam jakieś tam dodatkowe pierdoły, czasami może jakieś serwisy, ale w ramach tego prostego schematu to wszystko się raczej zamyka. Ok, przejdźmy sobie mniej więcej jak... Tak, ale jednak te rzeczy, do tych rzeczy, powiedzmy, Reduxowych zaglądam rzadziej. Częściej to jest, powiedzmy, praca tylko z komponentami. Natomiast jeżeli te rzeczy od Reduxa gdzieś tam wydzielę, to łatwo mogę spojrzeć, co w ramach tego Reduxa już mam zaimplementowane. Nie muszę szukać, powiedzmy, że potrzebuję obsłużyć jakiś nowy stan i teraz nie pamiętam, czy już to miałem, czy jeszcze tego nie miałem, tak bym musiał szukać, powiedzmy, mogłem to mieć na przykład w Home'ie, więc musiałbym szukać Home'a. No dobra, nie mam. A tak wchodzę, widzę, o kurde, już faktycznie mam zrobiony, powiedzmy, do obsługi newslettera osobny store i akcje do tego. Nie wiem, dla mnie jest wygodniej, jeżeli to by się miało znajdować w rootsach i komponentach, musiałbym to przemyśleć, ale nie widziałbym jakby większego problemu z tym. Okej, okay. Jeżeli chodzi o header style, ja jestem zwolennikiem styled komponentów, korzysta mi się z tego dużo wygodniej niż z natywnych SCSS-ów czy CSS-ów, więc zawsze jakby u mnie się znajduje ten plik style.js, ale lubię sobie to wyeksportować, te style do zewnętrznego pliku. Tutaj jakby podważam taką jedną trochę dobrą praktykę, zwłaszcza mówiącą tam o pojedynczej odpowiedzialności komponentów, bo jednak to, co jest styled komponentem, jest reaktowym komponentem, bo jest wywoływana metoda createReactElement w styled komponencie, ale no jednak wygodniej jest mi to traktować jako zwykłe CSS-y, mimo że de facto są to komponenty, więc zawsze przy konkretnym komponencie robię sobie taki jeden plik zbiorczy, w którym trzymam wszystkie styled komponenty i potem mogę ich łatwo użyć w pliku docelowym, w tym przypadku w header komponencie. To, na co jakby tutaj zwracam uwagę, to na nazwy tych styled komponentów. Zawsze staram się jakoś tą nazwę podkreślać, że jest to komponent stylowy, po to, żeby łatwiej było potem tego używać w momencie, kiedy w jakimś komponencie używamy jeszcze innych komponentów, które są zwykłymi komponentami reaktowymi, żeby wiedzieć, kiedy to jest komponent stylowy, a kiedy jest to coś normalnego. Ok. No teraz dochodzimy do dwóch jakby podstawowych rzeczy, czyli w każdym rucie trafia się zazwyczaj kontener i komponent. No i teraz tak, czym to tak naprawdę będzie się różniło?
Z założenia powinien być to jeden komponent kontenerowy i komponent prezentacyjny. Komponenty kontenerowe z założenia są to komponenty, które posiadają swój stan, jakąś logikę, która jest dopiero przekazywana do komponentów prezentacyjnych w celu wyświetlenia tych danych. Natomiast komponenty prezentacyjne nie posiadają stanu, są to tak zwane głupie komponenty, które po prostu tą dane prezentują, czyli formują nam jakąś strukturę HTML-a do obsługi tego. Przykład, jakby to mogło wyglądać w przypadku podziału na komponenty kontenerowe i prezentacyjne. Podział jest jakby bardzo prosty. W przypadku komponentów kontenerowych możemy wykonywać jakieś tam akcje. Natomiast komponent prezentacyjny po prostu renderuje nam HTML-a. Równie dobrze mógłby być komponentem funkcyjnym, a nie klasowym. Jednak takie podejście czasami dla mnie przynajmniej jest niewygodne. Jak zaczynam wszystko rozdzielać na komponenty prezentacyjne, żeby te HTML-e wyciągać, no to w pewnym momencie zaczął mnie trafiać szlak, zwłaszcza jak w jednym takim dość dużym projekcie ilość komponentów typu labele, input formy i tak dalej osiągała zawrotną wielkość. Dlatego kiedyś doszedłem do wniosku, że w sumie nie daje mi to jakichś dużych korzyści, że ja te HTML-e wydzielam do komponentów prezentacyjnych. Dlatego jeżeli chodzi o sam kontener, dla mnie jest to plik, który po prostu mi łączy rzeczy, które biorę z Reduxa, konektuję mi jakby z tym głównym komponentem. No tutaj widzimy, jest tutaj może być kilka trochę nieznanych rzeczy, mianowicie sposób podpinania akcji przy robieniu map dispatcha to props, czy map state to props, ale to za chwilę się objaśni, jak przejdziemy, jak wyglądają u mnie te rzeczy reduksowe. Natomiast komponent dla mnie zazwyczaj jest komponentem klasowym, który zawsze posiada pełną logikę i dodatkowo renderuje HTML-a, czyli ja akurat te dwie rzeczy łączę w jedno. Dla mnie jest dużo wygodniej, chyba że jest jakiś taki komponent typowo prezentacyjny, jak na przykład header, który zupełnie nie musi mieć logiki. Wtedy jakby potrafię go zrobić komponentem funkcyjnym, bo performance'owo jest to na plus, a jednak raczej nic nie kosztuje, że tak to zrobię, ewentualnie przerobić zawsze można. Okej. To, co się rzuca jeszcze w oczy przy tworzeniu komponentów, no to, że zazwyczaj te komponenty rozszerzamy o React Component. Z React Componentem jest jeden zasadniczy problem. Mianowicie taki, że nie obsługuje on natywnie metody shoot-component-update i trzeba czasami o to zadbać. Ta metoda powoduje mniej więcej to, że nie zawsze ten komponent jest w stanie zareagować na dostarczenie nowych propsów czy zmiany w state'cie. Na szczęście już te czasy troszeczkę minęły, choć niewiele osób o tym wie, ale pojawiło się nam coś takiego jak pure komponenty, które de facto są tym samym, ale dodatkowo natywnie wspierają update'owanie całego komponentu na skutek jakiejś tam zmiany propsów, które czasami mogą być niewyłapane w przypadku zwykłych komponentów. Więc jakby sprowadzamy się do tego, że dla mnie zazwyczaj wszystkie komponenty są pure komponentami. OK, jak patrzymy w tym momencie jeszcze na ten kod, powiedzmy, że tutaj mamy jakąś metodę handle-click, która tak naprawdę zmienia nam pole w stanie komponentu, chodzi o status, i ustawia jego negację. Kiedyś, jak już takie rzeczy robiłem, zawsze mi się to strasznie nie podobało, ustawianie tej negacji, tego stanu poprzez aż takie długie przypisanie. Kiedyś natrafiłem na informację, jak to w sumie powinno być poprawniej zrobione. I takim rozwiązaniem jest coś takiego. W tym przypadku nie negujemy aktualnego stanu, tylko w przypadku setState'a jako parametr dajemy funkcję, która
może obsłużyć poprzedni stan i możemy jego w łatwy sposób znegować. Jest to rozwiązanie o wiele lepsze, dlatego że czy to stan, czy propsy mogą być modyfikowane asynchronicznie. W przypadku takiej modyfikacji czasami możemy zmienić nie do końca to, co nam chodziło. Dlatego to jest jakby zalecana metoda zmiany stanu, jeżeli bazujemy na stanie poprzednim. Nigdy nie należy robić czegoś takiego, że ustawiamy negację this state'a. No i tutaj sam główny architekt Reacta się na ten temat też wypowiedział, że jest to jedyna dobra metoda wykonywania takiej operacji. OK, przechodzimy do tego, co w sumie jest tutaj najciekawsze, czyli Redux. Przeglądając jakiekolwiek tutoriale w internecie na temat Reduxa, zazwyczaj jesteśmy zmuszeni do pisania ogromnych switchów, gdzie po typie wykonujemy jakieś tam operacje ze state'em, zazwyczaj zwracamy nowy stan, zmodyfikowany o coś. W przypadku bardzo dużych reducerów jest to dla mnie przynajmniej mega irytujące. Na szczęście jest kilka jakby dodatkowych bibliotek, które tę procedurę troszeczkę uprzyjemniają. I taką dla mnie podstawową biblioteką, którą instaluję w nowym projekcie, jest biblioteka Redux South, która udostępnia dwie takie metody jak create actions i create reducer. Całość jakby reducerów u mnie wygląda tak, że na początku od góry sobie definiuję, jakie akcje chcę mieć w danym reducerze. Niżej jest opisany konkretny rekord, jak on powinien wyglądać w tym przypadku. Niżej ten rekord sobie inicjuję. I teraz tak, robię sobie funkcje, które ten stan w storze mi modyfikują. Czyli po prostu w odpowiednich polach ustawiają odpowiednią wartość w zależności tego, co oczekuję. I na samym dole, już bez switcha, następuje dowiązanie konkretnej akcji do konkretnej funkcji. Tutaj często się spotykam z oporem, jak w jakimś projekcie próbowałem to wprowadzić. Niektórzy wolą switche i case'y z tymi breakami niekończącymi się. Dla mnie jest to rozwiązanie dużo czytelniejsze. Jak wam się spodoba, nie wiem. OK, ja sobie zawsze robię jeszcze plik z selektorami, które służą do niczego innego, jak po prostu do wyciągania z konkretnego stora odpowiednich wartości. Bez tych selektorów tak naprawdę jesteśmy się w stanie obejść. Komfort polega na tym, że przy dopinaniu tego w kontenerze nie musimy wyciągać bezpośrednio ze state'a, bo dzieje się to po prostu w takiej metodzie w selektorze. OK. To by było wszystko, jeżeli chodzi o strukturę, którą zazwyczaj staram się stosować, jakieś tam dodatkowe drobne praktyki, które gdzieś tam przemycam. Pogadamy teraz troszeczkę o wzorcu projektowym, mianowicie jednym, który chyba jest najczęściej powtarzany, a jak patrzę na rozmowy kwalifikacyjne, to rzadko kto tak do końca go rozumie, o co w nim chodzi. Chodzi mianowicie o high order components. Wzorzec generalnie jest bardzo prosty. Jego implementacja może być troszeczkę skomplikowana w niektórych przypadkach, ale jakby sama idea jest bardzo prosta. W takim jakby podstawowym założeniu działa to tak, że poprzez wykonanie jakiejś funkcji i z komponentem jako parametrem uzyskujemy ten sam komponent wzbogacony o nowe możliwości. To jakby najlepiej ilustruje schemat. Mamy jakiś komponent, jakiś high order komponent, który dorobi mu jakieś dodatkowe możliwości, w efekcie czego dostaniemy ten sam komponent, który był w kroku pierwszym, wzbogacony o nowe zachowanie. W praktyce implementacja tego może być bardzo prosta. Nie jest to jakby do końca poprawna implementacja tego, ponieważ nie mamy funkcji to wykonującej, ale samo wzbogacenie jakby i spełnienie idei w tym przypadku następuje. Jeżeli po prostu jednym komponentem owrapujemy inny, tak naprawdę możemy dorobić mu dodatkowe zachowanie, w tym przypadku powiedzmy podświetlenie
wyświetlenia nazwy usera jako premium usera. W jakimś stopniu jest to high order component, ponieważ jego podstawowe założenie spełnia. Ale idąc dalej, najczęściej wykonywanym high order komponentem, który robimy, jest po prostu funkcja connect. Bo po prostu do naszego home komponentu, nasz home komponent, uruchamiamy w kontekście, wzbogacając o dodatkowy state i propsy, które dostaliśmy z Reduxa. W tym przypadku powiedzmy o funkcję, która tam była fetch data i o home status, który trafi do propsów. Taki sam home komponent może być uruchomiony w zupełnie innym kontekście i tak samo powinien wówczas działać. Więc jakby funkcja connect jest takim najpopularniej używanym high order komponentem. Jeżeli byśmy chcieli napisać powiedzmy coś swojego, powiedzmy, że tak to też może wyglądać, czyli mamy powiedzmy jakąś funkcję, która jako parametr przyjmie komponent i zwróci nam klasę obrabiającą to i dodającą jakieś właściwości. No i praktycznie jakby na tym się kończy cała magia high order components. Nie jest to tak naprawdę nic skomplikowanego. Po prostu jakby na niskim poziomie trzeba zrozumieć, jak to działa. Czy warto używać tego w projektach? Performance'owo high order komponenty dają sporą przewagę. To, co robią złego, to troszeczkę ten kod czasami się staje nieczytelny, jeżeli byśmy się starali ich wszędzie używać. Więc jak zawsze po prostu trzeba to robić z rozsądkiem. OK, dzięki. Zapraszam Was też na mojego bloga, na którym ta prezentacja się pojawi. On w tym momencie to wydaje jest wyłączony, ale założyłem sobie 10 dni na jego ponowne włączenie. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to też możecie do mnie kierować drogą mailową. Dzięki.